Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc, Nauczycielu, chcemy widzieć od ciebie znak. A on odpowiadając rzekim, Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza Proroka. Albowiem, jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, taki syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a tutaj. Więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj, więcej niż Salomon. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje wtedy mówi wrócę do domu swego skąd wyszedłem i przyszedłszy zastaję go opróżnionym wymiecionym i przyozdobionym wówczas idzie i zabiera z sobą siedem duchów innych gorszych niż on i wszedłszy mieszkają tam i bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny tak będzie i z tym złym pokoleniem. A gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc z nim mówić. I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą mówić. A on, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją matką? I kto to bracia moi. I wyciągnęwszy, wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł Oto matka moja i bracia moi. Albowiem ktokolwiek czyni wolę ojca mego, który jest w niebie. Ten jest moim bratem i siostrą i matką. Z tym kultem maryjnym nie bardzo da się, jak widzicie. To pogodzić, ale po kolei. <laughs> tu to słowo pokolenie można niekiedy tłumaczyć jako ród, naród. Myślę, że rzeczywiście, tu przyjęcie tego, tego rozumienia, że chodzi o pokolenie Żydów żyjących w momencie kiedy przyszedł Mesjasz, jest jednak jak najbardziej prawidłowe. Jezus, zobaczcie, jak nazywa to pokolenie Żydów, którzy chcą. Znaku. Domagają się jeszcze więcej znaków. Jezus już przecież dokonał wiele tych znaków, a oni mówią, no, jeszcze jakiś, jeden, no to może uwierzymy. Zobaczcie, jak Jezus nazywa tych ludzi. 20, 39 werset. Pokolenie złe i cudzołożne, i cudzołożne, prostytuujące się, można tak inaczej powiedzieć. No, Zobaczcie, że wielu ludzi i dzisiaj albo się rajcuje jakimiś tam cudami, że tam obraz zapłakał, albo jakimiś takimi zielonoświątkowymi jakimiś cudami, czy różnymi innymi znakami. Warto sobie wziąć do siebie to, co tutaj Jezus mówi w kontekście za chwilę zresztą no, mogę to rozwinąć, ale widzicie w kontekście. Zmartwychwstania. Bo on pokazuje, że kiedy jest znak zmartwychwstania, to wszystkie te inne znaki idą gdzieś w kąt. Nie? Ale dwie rzeczy chcę, żebyście zapamiętali z tego fragmentu dotyczące znaku. Po pierwsze, jak sam Jezus ocenia domaganie się znaku od ludzi, którzy powinni już go rozpoznać. Którzy powinni już znać Jego wolę, bo mają objawione słowo Boże, a oni mówią jeszcze jeden znak. Nazywa ich pokoleniem złym i cudzołożnym. Warto wziąć to sobie do serca. A teraz druga sprawa. Dzisiaj część chrześcijan, nawet mój dawny, powiedzmy, no przyjaciel, bardziej dzisiaj się tego wyrzeka, czyli znajomy. Ksiądz taki Robert Muszyński, tu gdzieś z pod lubelskiej parafii, twierdził kiedyś, że zaufał Jezusowi, że Jego Słowo uznaje za najwyższy autorytet, a na swoim Twitterku takie kucypały opowiada o tym, jak to zapłakał w 1946 roku, 1946 roku, jakiś tam obraz maryjny w Lublinie i że to wielkie nawrócenia i tak dalej. Ja nie wiem, jak tak zgłupieć można, no ale. Widać, można, bo dowód jest na Twitterze. Zobaczcie, że wielu ludzi, czy w tych kręgach takich, właśnie katolików maryjno-cudotwórczych, czy także wśród charyzmatyków, czy zielonświątkowców, też mówi tak. Zobaczcie, co się stało. Temu tam ręka odrosła, albo ten przemówił niebiańskim językiem. Znaczy, tam zaczął coś dziwne słowa wypowiadać. Niezbity to znak, że tu działa duch Boży, albo tam Bóg i tak dalej. Zestawcie to z tym, co Jezus powiedział o tym znaku zmartwychwstania. Zresztą. W nauce apostolskiej, apostoł Paweł później rozwija ten, te słowa Jezusa, mówiąc, jeśli nie było zmartwychwstania, cała nasza wiara chrześcijańska jest daremna i jesteśmy najbiedniejsi z ludzi, w sensie najgłupsi, najbardziej żałośni. I teraz my mamy zmartwychwstanie, ono już się dokonało dwa tysiące lat temu. Zostało udowodnione, jeśli chciałbyś przeczytać więcej na ten temat, pisz do nas na kontakt małpa, megakościu.pl, albo kontakt małpa i pod prąd, czyli spod bez polskich znaków.pl, a wyślę ci PDF książki na temat zmartwychwstania. Jak ono zostało udowodnione, jak wielu ludzi próbowało je w jakiś sposób obalić i przez 2000 lat się to nie udało. Mamy Zmartwychwstanie. Czy potrzeba Ci jeszcze jakichś innych znaków? Mamy zmartwychwstanie. To jest zarówno do tych katolików, o których mówiłem, jak do tych protestantów, którzy szukają znaków dzisiaj. Czy nimi się podpierają? Mówię, uwierz w Boga, bo u nas w zboże tam komuś się coś objawiło i tak dalej. Mamy zmartwychwstanie. I powoływanie się na jakieś inne Cuda, cudeńka, czy raczej przeróżne być może oszustwa, czy zjawiska naturalne całkiem, jest uwłaczaniem Jezusowi, Chrystusowi temu, co zrobił na krzyżu. On dał znak, który ma wszystkim wystarczyć. On dał znak rozpoznawczy, który mają głosić chrześcijanie. Dlaczego prawdziwa jest nasza Ewangelia o tym, że od Jezusa możesz za darmo przyjąć zbawienie? Dlaczego to jest prawdziwe? Bo co? Bo ktoś z nas ładnie mówi, bo yy, nie wiem, głośno mówi. Bo Jezus zmartwychwstał. Bo jest dowód tego, że jego ofiara została przyjęta. To wszystko, co powiedział, potwierdziło się właśnie w tym znaku zmartwychwstania. Warto o tym. <laughs> pamiętać tu te trzy dni i trzy noce. Ktoś powie, no ale jak Jezus po południu w piątek, no to do rana w niedzielę, no to nie będzie tych trzech dni i trzech nocy. To jest wyrażenie żydowskie. W tamtej tradycji wystarczy, że jest tylko kawałek czy kawałeczek powiedzmy dnia, a już się mówi, że to jest cały dzień. Nie? Czyli jeśli był Wieczór, czyli kawałek dnia piątkowego, później dzień i noc i tak dalej, i później noc i kawałek już po świcie w niedzielę, to daje te trzy dni i trzy noce. Tu ciekawostka, że jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, no to i historia z Noem jest też prawdziwa. To tak... No tak, na zasadzie wnioskowania. Bo niektórzy to mówią, że no dobra, jeszcze z tym Jezusem to może, ale te wszystkie cuda Starego Testamentu, tam wiecie przejście przez Morze Czerwone, różne takie rzeczy, to na pewno jakiś kit, fikcja i tak dalej. No nie, no tu Jezus się powołuje, że to jest tak jak Jonasz, tak samo ja. Tylko Jonasz, jako no tam fizycznie, że tak powiem, został połknięty przez jakąś wielką rybę. Tu to tłumaczenie, wieloryb, nie jest no najlepszą, no wielka ryba jakaś, nie? czyli to znak fizyczny, a Jezus go odnosi do swojej śmierci i zmartwychwstania. Fajnie, tu jest też pokazana też ta królowa z południa i ci ludzie z Niniwy, że tutaj jest coś więcej niż Jonasz. I coś więcej niż Salomon. Zobaczcie, że te dwie postacie są bardzo ważne w życiu Izraela. Jonasz to jest, można powiedzieć, taki patron nacjonalistów żydowskich, no bo on dla swojego narodu to nawet Boga nie chciał słuchać. Bo Bóg mu powiedział, idź, głoś Ewangelię", no, tam Ewangelię, wezwanie do nawrócenia, mówiąc precyzyjnie, ja już to, że tak powiem, uwspółcześniam, na czas Kościoła, na czas Nowego Testamentu, idź, głoś, wezwanie do nawrócenia najgorszym wrogom Żydów, takim, który ich dzieci nawet mordowali. No to Jonasz mówi, nie, no do nich to ja nie pójdę. I chciał uciec. No, w końcu poszedł, nie? Dlatego on tak bardzo ma poważanie w kulturze tej, właśnie nacjonalistycznej, żydowskiej, no bo on dla swojego narodu to nawet Boga nie chciał posłuchać. No, nie wiem, czy to jest chwalebny przykład, no, ale e, <laughs> mówię jak jest. No, a później Salomon, no to oczywiście najmądrzejszy z ludzi. Jezus mówi, tu jest. Tu dokładnie chodzi o to, bo tu jest rodzaj niejaki, że Królestwo Boże najlepiej Królestwo Boże przychodzi do was. Mesjasz mówi wam o zbawieniu, a wy nic. A wy mówicie, jeszcze jeden znak daj nam dziś. Noż to nic dziwnego, że dość ostre słowa tu padają. Później mamy ciekawy fragment od 43 wersetu o tym złym duchu, który wychodzi. Chodzi sobie, źle mu jest, Myślę, a wrócę z powrotem do tego mojego gospodarza. Przychodzi, patrzy, a tam fajne, ten człowiek w dobrej kondycji, przyozdobiony, pachniący, wy, wymiecione, wszystko. No to bierze jeszcze tam siedmiu gorszych kolegów, i stan tego człowieka. Przychodzą, i stan tego człowieka jest gorszy niż wcześniej. Część chrześcijan mówi, że tu jest mowa o tym, że chrześcijanin może być tam z powrotem opętany i tam stracić zbawienie i iść do piekła. Ja przypominam tylko, że uważnie patrząc na ten tekst, widzimy, że ten dom jest pusty. Po wyjściu demona tam nikt nie zamieszkał. Tam nie ma Jezusa Chrystusa. I dlatego. No, tutaj ten koleżka duch zły zabiera tych siedmiu swoich tych wchodzą z powrotem do tego człowieka i stan jego jest jeszcze gorszy, miał jednego demona, teraz ma siedem. I rzeczywiście w kościele widzimy coś takiego w pracy ewangelizacyjnej, że ludzie Uwalniają się od jakichś złych swoich skłonności, składają nawet świadectwo, że należą do Jezusa Chrystusa, a po jakimś czasie im się w głowie gdzieś coś przekręci idą w tango i rzeczywiście postępują gorzej niż wcześniej. Oczywiście nie znamy serca żadnego człowieka nie mogę tu w żaden sposób wyrokować, ale warto się zastanowić, Czy czasem ten opis nie oddaje tego, co się dzieje w nauce Apostolskiej u Apostoła. Piotra drugi Piotra 222. Tam jest podobny przypadek inaczej opisany, że, Powierzchowne, że on tylko zachwyca się, można powiedzieć, chrześcijaństwem, tylko z zewnątrz przyjmuje pewne, pewne sposoby postępowania, zasady moralne i tak dalej, a jego serce nie zostaje. Przemienione. Tutaj z kolei jest obraz pustego domu, że ten duch nieczysty wychodzi, ale dom jest pusty, czyli Jezus tam nie wchodzi. Nie zostaje tak naprawdę Jezus wpuszczony, albo w tym, o, że wraca pies do wymiocin swoich, a umyta świnia znowu tarza się w błocie. Też natura nie zostaje zmieniona. Ten pies jest psem, świnia jest świnią. Oni tylko zmienili swoje postępowanie. Zewnętrzne postępowanie na jakiś czas. No i oczywiście, jeszcze raz powtarzam, nie znamy serca człowieka. Ale taki scenariusz. Tu nawet w Biblii brytyjskiej jest takie y, pokazanie niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia. Y, omówiłem ten, to powierzchowne. Y, Odrodzenie. Tak, taki tytuł to jest oczywiście nazwa pewnej koncepcji. Myślę, że dość trafna w Biblii Brytyjskiej jest właśnie tytuł tych 40, wersetów 43 do 45, jako właśnie niebezpieczeństwo powierzchownego odrodzenia. Na koniec jeszcze ten tekst maryjny. Tam oczywiście widzicie, to jest hymn pochwalny na cześć Maryi. No, oczywiście wiecie, że sobie dworuje. Nic takiego tu nie ma. Ale kilka ciekawych Obserwacji. Po pierwsze, zobaczcie, że już nie będę mówił o um, matce, braciach i siostrach Jezusa, bo to dość szczegółowo już omawiałem wcześniej, ale zobaczcie, że w tym momencie Maria nie chodziła z Jezusem. To jest bardzo ważna obserwacja. Maria w tym momencie nie była w gronie uczniów Jezusa. Nie była, nie rozumiała tego, co Jezus mówi, a wręcz, jak w Ewangelii Marka możemy zobaczyć, może kiedyś będziemy ją też czytać, wręcz mówiła, no jakby to powiedzieć, czy była przeciw temu, co jej syn wyrabia. Także warto to zauważyć, że Maria przyszła wraz z braćmi czy krewnymi już nie chcę w to wchodzić przyszła z zewnątrz. Nie? Tu jest Jezus ze swoimi uczniami, nawala, nawalanka z faryzeuszami, nie? cuda się dzieją. Marii tu nie ma, ona siedzi w domu i przychodzi tu z rodziną. Zapewne, tak jak u Marka czytamy, żeby jakoś przemówić do rozsądku no, albo gdzieś zamknąć Jezusa, bo wstyd przynosi rodzinie. Nie? Jezus wyczuł intencję, bo zobaczcie, przychodzi do niego ktoś i mówi: O, matka twoja przyszła. No to tak się spodziewa, że Jezus się zerwie, zostawi tych swoich uczniów, zostawi swoją służbę i poleci tam witać się ze swoją rodziną. Jezus rozpoznał inten, intencję tego człowieka, który mu to powiedział i do niego kieruje. Pytanie: Kto jest moją matką? Kto jest moimi kto to moi bracia? Te dwa pytania. Matka i bracia. I ten człowiek prawdopodobnie, no jak to? No, no właśnie, ci przyszli po ciebie. I Jezus dalej mówi. Pokazuje ręką na swoich uczniów, i mówi. Oto moja matka, oto moi bracia. To są moi prawdziwi bracia, to jest moja prawdziwa matka. To są ci, którzy pełnią. Wolę Ojca. Warto o tym pamiętać, zarówno niekiedy, może pokazując naszym rodakom katolickim, którzy żyją w bałwochwalstwie, w ciemnocie, pokazując im, jak jaka jest prawda na temat Marii, kultu Maryjnego, jaka jest rola biblijna Marii, ale przede wszystkim myślę, że ten fragment to jest dla nas bardzo ważna zachęta. Jeśli idziesz za Jezusem. Jeśli pełnisz Jego wolę, to jesteś najbliższą rodziną Pana wszechświata, Jezusa Chrystusa. To przywilej. Ciesz się z tego, nie marnuj swojego życia na nic innego niż na realizację tego przywileju.